Drużyna koszykarek CCC Polkowice odwiedziła w poniedziałek dzieci z lubińskiego szpitala przy ulicy Bema. Maluchy otrzymały prezenty, dzięki czemu na ich twarzach zagościł tak potrzebny im uśmiech. Dla naszych dziewczyn możliwość spotkania z dziećmi była wzruszającym doznaniem. Naszym dziewczynom towarzyszyli trenerzy, kierownik drużyny, specjalista do spraw marketingu oraz Polkuś, maskotka naszej drużyny. Pomarańczowa ekipa zawitała na oddział dziecięco-niemowlęcy. Polkowickie koszykarki odwiedziły dzieci, które najbliższe święta spędzą w szpitalu. Oczywiście nie przyszły z pustymi rękoma. Każde dziecko otrzymało prezenty, pluszaki oraz słodycze, co sprawiło, że na twarzach dzieci pojawiły się uśmiechy. Dla naszych koszykarek wizyta w szpitalu była źródłem wielu wzruszeń oraz pozytywnych przeżyć. For the kids, but even for the family, the parents, because this day it's Christmas time, you know, it's not easy. Myślę, że dla tych dzieci, a także dla ich rodzin, rodziców to nie jest łatwe. Będą w czasie świąt w szpitalu. My możemy dać im 10-15 minut uśmiechu. Myślę, że może im to pomóc. Te momenty były dla ciebie szczególne? My jako drużyna robimy takie rzeczy. Niestety nie mówię po polsku, więc starałem się dać tym dzieciom trochę uśmiechu. To było bardzo miłe. Uważam, że takie akcje są dobre. Także dla trenera Jacka Winnickiego wizyta była czymś wyjątkowym. Dla nas to jest bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Są dzieci, które spędzają święta w szpitalu i super, że mogliśmy dać im przynajmniej chwilę jakiejś radości, mimo że są w takiej dość trudnej sytuacji. Mamy się popłakały niektóre, także dzieci się pośmiały, także myślę, że było fajnie. To są też takie momenty, kiedy człowiek nabiera trochę dystansu do tej codziennej rzeczywistości i tak naprawdę może zrozumieć to, co jest w życiu najważniejsze. A to na pewno, to zdecydowanie tak. To wszystko, co się dzieje na co dzień, człowiek biegnie za tym wszystkim, a tutaj można się na chwilę zatrzymać i zobaczyć, że najważniejsze jednak jest zdrowie i dobre samopoczucie. I dlatego tego bardzo, bardzo życzyliśmy tutaj i życzymy w dalszym ciągu wszystkim pacjentom tutaj dzieci tego oddziału dziecięcego i miejmy nadzieję, że po świętach wrócą do domu. Poniedziałkowa wizyta była dla polkowickich koszykarek doznaniem na tyle wzruszającym, że na ich twarzach mogliśmy dostrzec spływające po policzkach łzy. Wiele wzruszeń towarzyszyło także rodzicom maluszków, którzy byli bardzo zadowoleni, że ich pociechy odwiedziły nasze koszykarki. Wizyta odbyła się w ramach akcji Polkowicki Sport ku pokrzepieniu serc.